Lampa do Spidera. Słuchajcie, to jest taki motocykl trzykołowy. Lampa w całkiem dobrym stanie, bo lustro jest w idealnym stanie po rozebraniu. Zobaczcie, jak to świeci. Świeci sobie tak i to jest normalne światło, całkiem dobre jak na ten model. Aczkolwiek jak to odpaliliśmy, to się zastanawiałem, czy to w ogóle świeci. Całe szczęście, że zgasła nam tutaj lampa nad głowami, bo miałem poważne wątpliwości, czy coś jest nie tak podłączone, ale lampa świeci, wygląda to tak. Teraz tak, mamy drugą soczewę. Może wiesz co, przytrzymaj to. Tacy mało zorganizowani jesteśmy, ale coś wam pokażę, co będziemy teraz montować. Będziemy montować projektory biledowe. Cały czas świeci tamta lampa, która świeciła. Ja do tego zapalam projektor biledowy. Widzicie? O, tak to sobie świeci. Chyba nie muszę nic komentować. Szerokość światła, jasność. Nie ma efektu rozświetlania, jest błyskawiczna reakcja, jest natychmiastowy błysk. To jest na płocie. Teraz sobie zobaczmy na drodze, jak to wygląda. To jest jeden projektor, to nie są dwa, to jest jeden. A sobie wyobraźcie, jak będzie razy dwa. Teraz tam, nie wiem, 30 metrów stąd jest ten magazyn. Zobaczcie, tą linię cały czas, wyraźna linia odcięcia. Teraz zobaczmy sobie tam stację benzynową, gdzieś tam w oddali, te drzewa, nie wiem, po horyzont możemy świecić. Zrobimy jeszcze manewr. Namówię kolegę, pojedziemy do lasu, zobaczycie, jak to w lesie świeci.